Partnerem programu są sklepy Horten, właściciel marki premium z podlaskiej spiżarni. Witam, dzień dobry w kolejnym odcinku naszego super programu. Ze mną dzisiaj jest pan Ryszard Doliński. Dzień dobry. Od 30 ponad lat związany z białostockim teatrem Lalek. 40! Nawet 40. Także. Na młodo wyglądam, miło nam gościć. Także w głównej roli pan Ryszard, ale rolę drugoplanową w dzisiejszym odcinku będzie grać Wątróbka. Jak u pana z podrobami? Dobrze. Wszystko gra. Wszystko jest w porządku. Dobrze. A do tego mamy sezon na dynie, dlatego zrobimy sobie czatnej, czyli konfiturę z dyni. Było tak od razu zacząć. Prosiłbym cię, żebyś cały czas mówił po polsku. Czatnej. Dobrze. Dobrze. Czatnej, bo to co znaczy, że to jest... To jest rodzaj słodko-kwaśnego dżemu. Właśnie słowa czatnej używamy tylko wtedy, jeżeli dodajemy octu. Tak? My zrobimy dzisiaj z dynią makaronową. Użyjemy octu z jabłek, użyjemy cukru, imbiru. Trochę podostrzymy go pieprzem kajenu. Dobra. No dobra. A co zrobimy z wątróbki? Zrobimy patę. Czyli pasztet. No to jestem w domu. Czyli pasztet. Dlaczego patę? Gdyż jest to francuska nazwa i upieczemy ją sobie jednoporcjowo z dużą ilością masła i słodkiego wina Porto. Czyli to nie taki pasztet, jak nasze babcie robiły, że pasztet w środku jajka jeszcze gotowane na twardo i potem nożem w jajkiem to jest pieczeń rzymska. Zobacz, całe życie to robię i nie wiem, co ja robię. Ale to jak zwał, tak zwał. Nazwijmy to pasztet i będzie pysznie. Ten będzie nie taki twardy, będzie bardziej... Będzie do smarowania z chlebkiem będziemy mieć. Dobra. Doskonały do napojów wyskokowych. Nie znam się na to. No dobra, przechodzimy więc do produkcji pasztetu. Dobra. Panie Ryszardzie, pana poproszę o przygotowanie zalewy octowej. Już to robię. Czyli tak, jedna część wody, oj, nie wchodzi. Ja już to zrobię. Ja już to dobra. Zrobię. Co? Ale... Jedna część wody, jedna część cukru, jedna część octu. Ja w tym czasie przesmażę szalotkę. A ja wycierać umiem, bo tu już 40 lat wycieram się po scenach różnych. Cukier też musi być ciemny, czy może być jasny, krystaliczny? Może być jasny, krystaliczny, może być miód. Cukier, ocet musi być koniecznie winny, z czerwonego wina? Nie musi być koniecznie. Używałem jabłkowego, ryżowego, także nie ma problemu. W tym czasie ja podsmażę szalotkę. Panie Ryszardzie, od 40 lat, tak? No niestety. A co nie widać po mnie? Prosiłbym, żebyś ty to zrobił tego octu, bo to jest ważne. To jest ważne. Tak, źle ta proporcja octu. Cukier do wody jeszcze pół biedy, prawda? Jasne. Możemy leciutko mieć odchylenia, ale jeżeli octu zadamy za dużo, no to będzie... Ale słuchajcie, zawsze można go słodzić, tak? Ej. Ale proporcja jest niezła. I to tylko się musi zagotować i potem zalejemy tym cebulę czerwoną i grzyby. Dobra? Mógłbym to mieszać, bo ja strasznie dobrze mieszam. Dobra, ekstra. W tym czasie rozpuszczamy masło, smażę szalotkę. No ale dobra, przejdźmy do pana. Od 40 lat. Od 40 lat. I zawsze w białostockim teatrze Lalek. Zawsze tam gdzieś pomiędzy, gdzieś tam się jeszcze grało w innych teatrach. Teatrze Wierszalin przez 3 lata czy 4 lata współpracowałem z Piotrem Tomaszukiem. Z Teatrem Dramatycznym, obecnie z Operą i Filharmonią. Z Operą naszą białostocką, rozumiem. Tak. Także tu w jednym teatrze, w drugim, no, no tak... tak. Nie powiem, żeby rozrywany był, ale jako, że nasz teatr ma dobry repertuar i dobre spektakle i dobrą obsadę, więc to mi wystarczy. Jak pan przekona takiego człowieka jak ja, który rzadko chodzi do teatru, żebym chodził częściej? Ja nie muszę się przekonywać. Wiesz, jak się przyjdzie do teatru i wzruszysz się, jasne. Albo uśmieje się, ubawi się, oderwie się od tej szarej rzeczywistości, to ja już nie muszę przekonywać, już będziesz przekonany, bo to będzie jasne. Dla ciebie coś. Ale można jeszcze przekonywać, tak kulinarnia łączyć, to Andrzej Zaborski w jednym ze spektakli smaży kaszankę.
O! Czyli to coś, sobie, czyli że, to ma dla mnie. Tak, na ulicy, tam obok w knajpie teatru, specjalnie jak graliśmy krótki kurs piosenki aktorskiej, wprowadzono Dominika szankę wieczorem. Bo ludzie, jak nawąchają się tam, to szli, jasne, po prostu idziemy gdzieś kaszankę zjeść, szukamy kaszanki. I rzeczywiście wprowadzono Dominika kaszankę smażoną z cybulką, taka zapach, o nie. Szalotka pomału się smaży na maśle, czekamy aż się skarmelizuje i myślę, że dynamicznie przechodzimy do naszego chutneya, czyli tej konfitury, tak? Mhm. Co potrzebujemy? Cukier, również użyłem brązowego, ale tak jak mówię, możemy zastąpić to białym tańszym, tak? Ale wiesz o tym, że po prostu, nasz miód podlaski... Po prostu taki dzisiaj kupiłem. No, pas krystalizowany. Niektórzy się martwią, że o, zepsuty miód. Właśnie nie. Właśnie, a to właśnie to bardzo dobrze. Da? Zespół, zespół. I działamy. Mierząc moc, móc z moc. Dlaczego cały czas Białystok? Grało się, że tak powiem, od Tokio po Amerykę, aha, i Australię, czyli... z wierszalinem. Nasz teatr grywa tak samo całą Skandynawię, całą Europę, Azję. Objechaliśmy tego Szanghaj. Sporo, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że to jest dobry teatr. No. Jeżeli gotujesz dobrze, naprawdę nie czuję potrzeby jechać do Paryża i tam szukać francuskich potraw. Jeżeli mogę pojechać do Augustowa i zjeść bardzo dobry ogon wołowy. Dokładnie. Już. O to chodzi. Więc ja też nie szukałem innych teatrów gdzie indziej, bo miałem tu na miejscu bardzo dobrą kuchnię, że tak powiedzmy, dobrych partnerów, dobrych reżyserów, jasne, kompensatorów. Wszystko było w porządku. No dobra, słuchajcie, dolewam wino Porto już do mojej cebuli. Ale ocet daje. Ocet daje, czy tam już się zagotowało? Czy te dodawanie wina do wszystkiego to tak naprawdę? Chodzi o wydobicie słodyczy z wina. Wątróbka jest dość wytrawna, tak? Wino słodkie podkręca to. Ja teraz odparowuję cały alkohol. Tak jest. I dzięki temu nadamy takiej duszy w naszej wątróbce. Już poddaję się. Na koniec wrzucamy jeszcze tymianek i będzie zaromatyzowane, wymieszamy to z jajkami. Mam prośbę. Proszę. Żeby w tym czasie sprawdzić mi świeżość każdych jajek. Czyli jedna miseczka na kontrolę, a druga już na gotowe. No jasne. Sprawdza pan świeżość jajek w domu? Zasadniczo zawsze wiedziałem, że są świeże. O to więc chodzi. Więc sprawdzałem. No, bo tak, w czasie, gdy cukier się karmelizuje, ja już mogę wrzucić dwa kawałki imbiru. Specjalnie go nie obieram. Pięć? Wszystkie jakie, tak. Specjalnie imbiru nie obieram, gdyż pod skórką jest najwięcej smaku i aromatu, a potem i kroić takie duże kawałki, żeby potem łatwo je sobie wyjąć. Bo chodzi mi tylko o smak. Czy mam to? Nie trzeba. Dobra. Wszystko do garnka, w którym będziemy miksować nasz pasztet. Ulubione pana filmy? I poproszę o branie jabłka. No niestety lubię stare kino. Ale polskie czy zagraniczne? Polskie i zagraniczne. Ja nie mówię, że te bardzo stare, ale te starsze powiedzmy. Niedawno całkiem obejrzałem bazę ludzi umarłych na podstawie literatury Chłaski. Z taką przyjemnością, to Petersy reżyserowali. Żaden z moich studentów nie zna tego filmu. Ale szkoda. Dorzucam do karamelu cebulę. Mogę na chwilę go ściągnąć z ognia, żeby nie spalić. Cebula, dynia, następnie trochę żurawiny. Jak idzie obieranie jabłka? Trochę? Dobre, obieranie trochę, jabłka to nie jest rzecz aż tak. Nie jest szczytem moich ambicji, ale dobrze. No. Zawsze coś. No i wlewam tym razem ocet jabłkowy. Ale rzeczywiście, jak ocet podgrzewamy, to jest to taki intensywny zapach, taki fajny. I proszę pana, kosteczka. Czy w grubą kosteczkę, czy cienką kosteczkę? Tak zwane roughly chopped. Aha. Czyli byle jaka. No to i o bo tym to mi chodziło. Bo to tak się lekko rozgotuje, więc tak jak już dolałem octu, to mogę to trochę zamieszać. To się musi pogotować około pół godziny. A jakie kino lubisz? Ja szczerze mówiąc fantastykę. Dużo oglądam filmów z produkcji Marvela. Avengers, Iron Man, Hulk, takie tematy, Spider-Man. Ale jeśli chodzi o taką prawdziwą grę aktorską, to bardzo lubię zagranicznych aktorów i są to czarnoskórzy aktorzy, szczególnie Denzel Washington, dobra, z moich ulubionych, Morgan Freeman. Dobra. No a z tych białych aktorów to już Tom Hanks, to dla mnie klasa w ogóle jest. A jeśli chodzi o polskich aktorów, no właśnie, aktorów, tak dojechać do tego. Polskich aktorów, to chyba taki najbardziej dla mnie taki warty uwagi, chyba Gajos. No dobra, to dobry gust.
Dobry gust. Mam dobry gust. Nie tak? Byłoby ci przykro, gdybym ci powiedział, że wiesz, to polscy kucharze to naśladują kuchnię francuską, hiszpańską, włoską, ale nie ma dobrych, nie ma dobrych. Nie ma? Są. Są. No. Są dobrzy kucharze. Proszę oczywiście wymienić więcej nazwisk aktorów polskich, bo zacznę mówić, że polscy kucharze są do niczego. To jest jakiś sprawdzian, tak? A co? No dobra. To znaczy, na pewno Paweł Małaszyński. I to chyba nawet jest... To jak, regionalny to regionalny. Czyli się już troszeczkę podpisałem. Już mi się jest lepiej. Już jest okej. Ale taka Janda, no cudowna. Do świętej pamięci Holoubek, ale jego dorobek filmowy gdzieś został. Zapasiewicz i tak dalej, no jest tego, o Franceski teraz na przykład. Zalewa lekko wystygła, wrzucamy grzybki i cebulę przekrojoną w pół do naszej zalewy. Nic nie kroimy? A po co? Ale powiedzmy sobie, co to za grzybki? To są grzyby Shimei, to są grzyby pochodzące z Korei. Czyli daleko od kurki? Daleko od kurki. Niestety od, tylko takie gdzieś... Od zielonki. Gdzie, w lesie? Nie, w sklepie. No ale mamy jeszcze boczniaki, pieczarki, no nieśmiertelne. Ale zobaczy pan, jakie są pyszne. Mają dużo umami. A podzielonki, czyli w niektórych regionach siwki, jakie są kruche. Rydze się pojawiły. Już są rydze? O, a ja. Ekstra, to był... Jedziemy na grzyby jutro. Naprawdę? Grzyby w kolejnym odcinku, słuchajcie. I uwaga, grzejemy. I tak samo cebulę wrzucaną na pół. Tak, dokładnie. W tym czasie cebula z porty, jeżeli się lekko ochudziła, wrzucamy wątróbkę do jajek, resztę masła. Za chwilę będziemy to wszystko blendować. Tyle masła? Na jak? Masło jest pyszne. No to... No tak. No tak. Pytałeś na wstępie, co z moimi podrobami. No tyle masła, to ja przecież to muszę odchorować. Nie zaszkodzi? Nie zaszkodzi. Dobra. I teraz w czasie, gdy się gotuje czatnej, to się pikluje. Cebulkę wrzuciliśmy? Jeszcze nie. Ale pół? Tak. Po prostu na pół. Wszystko wrzucam tutaj. Jeszcze odrobinę świeżego tymianku. Można to mieszać? Można. Można mieszać i dobra. I teraz musimy to zblendować. Jasne. To co, będzie pan blendował? Nie wiem, czy to będzie odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu, ale dobra. Bazuka w rękę. Bazuka w rękę i chlapiemy po oczach. No spokojnie, dobra. A mamy czas, no to ja mogę mamy robić. Czas, tak. Warto wiedzieć, proszę państwa, palców tu nie wkładam. Nie wolno. To podroby. Już wystarczy. Widziałem, tak się robi na filmie. Dobrze. Szczególnie łyżeczkę pomieszania. Dobrze obsukany blender. Mamy dwie opcje. Możemy to przesadzić przez sito, jeżeli chcemy osiągnąć bardzo konsystencję, gładką strukturę, tak, do smarowania, ale nie musimy. No i teraz pana decyzja. Nie musimy. Nie musimy, no i ekstra. Wylejemy to w takie kolorowe kokilki. No ale to będzie teraz, przepraszam, za rzadkie. Właśnie dlatego jest tyle masła i tyle jajek, że po wystygnięciu będzie piękna struktura. O to chodzi. O to chodzi, dokładnie o to chodzi. Dobra. Rozumiem. Mamy dzisiaj dość liczną ekipę, więc musimy trochę tego narobić. Jak ja uwielbiam robić pasztet. Nalewamy. Nalewamy. Proponuję tak do wysokości jasne tej obramówki. Dobra. Ekstra. Nasz czatny pomału już się kończy gotować. Dorzucam, przyprawiam go odrobiną cynamonu. Pieprzu kajenny do dodania lekkiej ostrości i dwa goździki. Ten pieprz kajenny to zdaje się w ogóle nie ma smaku, nie? Daje tylko ostrość. Po to jest pieprz. Kiedy mi się już zredukował cały płyn w naszej konfiturce, dolewamy na koniec odrobinę octu balsamicznego. Jeszcze z 5 minut gotujemy i odstawiamy do wystygnięcia. Taki czatnej możemy śmiało przełożyć sobie w słoiczki i odłożyć na święta na przykład użyć. Bądź zjeść od razu. Polecam jasne na zimno, nie na ciepło. Także idę po blachę do piekarnika. I teraz panie Ryszardzie, musimy każdą z tych kokilek przykryć małą porcją folii aluminiowej. Idziemy taśmowo. Blacha jest już ciepła, dzięki czemu szybciej... Jestem trochę zaskoczony, że to już jest prawie gotowe, bo generalnie nic nie robiłem. No to... I ty też jakoś nie poleciałeś. Nie napracowałem się, nie? No właśnie, bo to jest wszystko magia telewizji. Mam nadzieję, że w teatrze też tak czarujecie. Hej. No czasami się zdarza, że mało robimy dobry efekt. Ale jednak jak chce się coś dobrego ugotować i rzeczywiście, żeby to wszystkim smakowało,
To jednak trzeba się napracować. My często mówimy, że a słuchajcie, no dzisiaj taki dzień, to zagramy na pół gwizdka, powiedzmy. Dobrze, ale tak... Zagrasz na pół gwizdka? No tak, nie dosolimy, nie dopieprzymy. No właśnie. Ale tylko zaczynamy grać, to okazuje się, ta potrawa jest niestrawna. I zaczynamy dopieprzać i dosalać. Padnij do mnie na czerwonego kapturka. Gram ten spektakl od 25 lat. To jest dobra potrawa. Dla dorosłych i dla dzieci. Kogo pan gra w czerwonym kapturku? No nie czerwonego kapturka. Może wilka. A jakżeś na to wpadł, Sherlocku, że wilka? Ja to mam raczej temperamencie. Babci. No dobra, słuchajcie. I teraz, kiedy mamy nasze kokilki na blaszce, stawiamy je do pieca nagrzanego 100 stopni i będzie się to piekło kąpieli wodnej. Zatem nalewamy lekko wody, mniej więcej do 1/4 wysokości. Dobra. 100 stopni 45 minut albo aż się upiecze. No dobra, pasztet już nam ostygł, dlatego podajemy. I ja tak, próbuję. Jeden dla pana, jeden dla mnie. Dlaczego tylko jeden? Dobra, dwa. Dobra. Proszę bardzo. No i tak, na górę trochę konfitury i trochę pikli. Specjalnie przyprawialiśmy za mocno pasztetu, żeby wydobyć smak z naszych dodatków. Kiedy nałożymy pasztet na chleb, to wtedy możemy odrobinę posolić. Rozumiem. I teraz taka dekoracja, to razem to da nam wspaniały efekt. I domyślam się, że jeszcze pikle. Tak, jeszcze pikle, a co jest co jest ważne, bardzo fajnie to pasuje z dodatkiem jakiegoś wina, czy też mocnej herbaty. To jest dobre. Już jest dobre, świetnie. Jak moja babcia mówi, jak dobre, to po co psuć? Dokładnie, dokładnie. Ale się czuje i ten cynamon. A imbir pan czuje? To strasznie. To I teraz strasznie. Rozumiem, dlaczego były takie duże kawałki. Jak mówiłam, antybiotyk. Mocno daje. I teraz cebulka. Trochę cebulki i trochę grzybków. Ale kolorek od razu będzie piękny. Oczywiście. Bym na chęć jakoś laleczkę tutaj tak zrobił, bo jestem aktorem teatru lalek, no. Często pan gotuje w domu i czy będzie pan w stanie powtórzyć to w swoim domu? Często gotuję. Ale to powtórzę, dlatego że to nie jest skomplikowane. No właśnie, bo powiedziałbym nawet, że to jest bardzo proste w wykonaniu. Aha. Tylko zaskakujące, że z takich, no właśnie często każdy kupi wieprzową wątróbkę, raz, dwa, trzy na patelnię, cebulka czy szczoły podane. I waham się zawsze z tą drobiową. No co podsmażę i potem co ja z tą, kto to będzie jadł i tak dalej. Okazuje się, że w ten sposób tak. I to jeszcze możemy zostawić na jutro, na pojutrze, na 4 dni. To co, bierzemy chlebek? Ciemny? Ciemny. Smacznego. Smacznego na pewno. Partnerem programu są sklepy Horten, właściciel marki premium z podlaskiej spiżarni.